Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Jak wiecie, mamy idealny już termin na wysiew poplonów. My dzisiaj też się będziemy za to zabierać. Jak widzicie, mieszanka międzypoplonowa nam już przyszła. I w sumie, wiecie, my dotychczas mieszałyśmy, robiłyśmy to same, ale w tym roku zaczęłam to przeliczać. I co się okazało? Zdecydowanie wyszła taniej gotowa mieszanka niż my mielibyśmy ją układać, obliczać stosunek jednego składnika do drugiego i tak dalej, wysiew na hektar, gdzie tutaj mamy odpowiednią jednostkę wyważoną, dokładnie wymieszaną, w odpowiedniej proporcji, więc super alternatywa dla tych, którzy właśnie robią to na własną rękę. Tutaj akurat mamy nasionka z firmy Top Nasiona, jest to mieszanka, która się nazywa Top Gleba i działa ona nam na strukturę gleby i w sumie zastosujemy ją dla porównania z taką naszą mieszanką obok, którą robiłyśmy same, a obok wysiejemy tutaj właśnie mieszankę międzypoplonową z firmy Top Nasiona. Co najlepsze, to naprawdę nie spodziewałam się, że tak szybko dostanę tą daną przesyłkę, bo nie oszukujmy się, no terminy zawsze rolników gonią, a tutaj naprawdę dziękuję chłopakom za tak szybką przesyłkę. A teraz w sumie zaraz jeszcze powiem coś o mieszance, bo jest to mieszanka, która poprawia nam strukturę gleby, a my będziemy to wysiewać na działkę, na której aktualnie była w danym sezonie pszenica, teraz będzie burak lub marchewka, tutaj jeszcze nie jestem pewna, więc sprawi nam to idealne warunki do wysiewu warzyw. I mamy już wielki worek, jest to jedna jednostka siewna, którą wysiewamy na 2 hektary i coś o niej. Jest to mieszanka strukturotwórcza, zaraz powiemy o składzie, ale jeszcze wcześniej. Zwiększa ona nam ilość materii organicznej, zwiększa kompleks sorpcyjny, zwiększa aktywność biologiczną gleby, stwarza doskonałe warunki do rozwoju mikroorganizmów glebowych, plus wpływa nam korzystnie na liczbę dżownic. Teraz coś o składzie. Skład mamy tutaj. I co tutaj mamy? A mianowicie mamy olejarkę abisyńską w składzie procentowym 10%, owiec szorstki 40%, wykę jarą 20%, koniczynę aleksandryjską 5%, facelię błękitną 15% i słonecznik 10%. Także otwieramy worek. Łatwo poszło. Tak prezentuje się nasza mieszanka. Zróżnicowanie tutaj jest widoczne naocznie. Także, jak wspomniałam, mamy dwa worki. Zaraz przestawiamy się tutaj siewnikiem i będziemy wsypywać nasionka i ustawiać siewnik. Witam Panią załogę. Witam, witam. I o zdrowie pytam. Jak tam zdrowie? Jak wsiadam to fęta, to czuję się bardzo dobrze. Prestiżowo mówisz? Więc pani kierowca podjeżdża, gospodarz pilnuje, co słychać? Idziemy do werki. Będzie nas łączył plon? Co? Będzie nas łączył plon? Nie wiem, zobaczymy. O! Gdzieś już to widziałam. Teraz zobaczcie, jak wygląda silna baba ze wsi. 25 kilo. Patrzcie, żeby nie było. Bo nie wiem, czy ja to podniosę. To waży tylko tyle, dwa razy tyle, co ty. A, jeszcze nie jestem źle. I tak to szło. O, super. Ale to jeszcze nie 6 grudnia, werka. Popchnąć cię. O,
O! I hop. Coś tam wspominałeś jeszcze, że wykorzystuję siostrę, więc ups. Znowu to robię. Na szczęście to tylko 25 kilo. Nieżywej wagi. Dwa kilo. Nie było ciężkie. Co? Ale nie wiem jak wy, ale muszę przyznać, że naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. O, akurat do buzi, niezaprawiane. Ciekawe, jakby tak kupił worek na jedzenie. No ile by wystarczyło? Chyba opłacałoby się kupić sam słonecznik na jedzenie. A co ty tam masz? Nic. Co? Nic. Jak to nic? Nic. Siewik, chciałaś rozpołowić? Nie. Jestem akurat. Teraz patrz. No, patrzę. O. To od razu tak nie można było? Yourself. I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing. So what the hell? Why are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? What the hell? You're pretending that you like somebody else. Like you got boys waiting. Take you home, but tell the truth. You spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? O, patrzcie, idzie modniejsza. Wybaczcie, że taka brudna szyba, no ale... O, jeszcze zagląda. Widzę, co tu się wydarzy. Muszę jej oddać fenda. To będzie straszne. Dzień dobry. To co? Przesiadka? No właśnie. Co? Co tam właśnie? No nic, siadaj. Zamilkłaś na mój widok. No. Ale coś chcesz daję powiedzieć? Daję ci miejsce, więc zapraszam. Ale chcesz coś powiedzieć? Nie siadaj. Okej. Okay. Czuję się, jakbym była ustawiona na jakąś próbę. Odpalaj. Już. Nie ma czasu. Siewniczek podniesiony, to możemy jechać. A tak w ogóle, to witamy się z wami następnego dnia. Wczoraj niestety nie zdążyłyśmy obsiać, bo musiałyśmy niestety jeszcze pojechać na pole i pokopać troszkę buraczków. Dzisiaj od rana również kupowaliśmy buraczki, później miałyśmy wyjazd do tego. Ej, nie w tą stronę. Nie w tą stronę? Dlaczego? Dobra, idź z tej. No właśnie. Jedź z tej, już niech będzie. Przerwałyśmy moją myśl. I dzisiaj od rana też właśnie kopałyśmy, później miałyśmy wyjazd, dlatego tak ładnie wyglądam. Więc nie to, że się malowałam pod nagranie, ale
trzeba było w mieście jakoś wyglądać. No, a dzisiaj sobie już dokończymy na spokojnie sianie poplonów. A rodzice akurat też nie są w domu, bo pojechali na załadunek buraka z Mikołaja. Tak jakoś to. No jednak nie. I my jesteśmy już na polu. Jedziemy sobie. Fent sobie jedzie raczej. Nie ty. No ale... Każdy mówił, że ja nie jeżdżę fendem, więc zobaczcie, jak to się fajnie jeździ fendem. Z tyłu nam się kurzy niesamowicie. Ale siernik widać, więc... Czerwony, jedzie. Bo ostatnio było gorzej. Nic nie było widać. No, ogólnie w nocy sobie troszkę polatałam dronem, więc jak to zmontujemy, to zobaczycie, jak jest naprawdę sucho. Że w sumie na niektórych przyjazdach, to jak jechaliśmy, to na długości pola na końcu jeszcze nie opadł dusz. Tak jest sucho. No jeszcze w sumie wrócimy do tej mieszanki, bo to jest dosyć ciekawy temat. Tak jak człowiek się w to nie wciągał, nie czytał, nie poznawał takich nowości, to nie wiedział, że nawet coś takiego jest, to tak w sumie wiecie. Dużo osób zaczęło nam o tym wspominać, a czemu dziewczyny wyszywacie same, bo ogólnie odcinka u nas takiego stricte z poplonów nie było, a w tym roku pomyślimy, a co tam, więc taki odcinek nagrywamy i nie wiem, czy wspominałam, jak się powtórzę, to nie szkodzi, to wiecie. Pierwszy raz wysiewamy coś takiego u siebie, zobaczymy, może nawet nagramy odcinek z przeorywania tego, dawajcie znać, jak byście chcieli. Kręć. Jeszcze bardziej się nie da. Chociaż fent, skręt ma super, więc... tej mieszance. Szkoda, że nie mam mikrofonu, ale spokojnie, wybłagaliście. I w tym tygodniu w sumie ma przyjść jeszcze do nas mikrofon. A teraz jeszcze troszkę o mieszance. Więc to jest mieszanka, która jest skomponowana w celu poprawy struktury gleby. Zresztą tak sama się nazywa, to gleba, prawda? Coś o tym świadczy. Mamy tutaj różne systemy korzeniowe. Są tak one dobrane, aby tutaj każda warstwa gleby była przechłonięta tymi korzeniami. Mamy tutaj wiązkowy system korzeniowy, który przenika się w palowy, dobiega, dociera on w sumie nierzadko nawet do 2 metrów w głąb, co jest moim zdaniem bardzo, daje nam to duże, szerokie spektrum. I mamy aż 5 gatunków, które dobrze kiełkują przede wszystkim i rosną nam również w warunkach suszy, gdzie ta susza teraz szczególnie nam to dospiera w ostatnich latach. Mamy olejarkę, o której wspominałam, też tą składzie już Wam wspominałam. I też często różne źle skomponowane takie mieszanki nie będą nam tak dobrze kiełkować, bo gleba w sierpniu przecież jest przesuszona i tak dalej do żniwa. A tutaj mamy w tej mieszance top gleba 5-6 gatunków, które bardzo dobrze radzą sobie w tych warunkach suszy. Stąd też jestem przekonana w tym, jak się zapoznałam z daną mieszanką, że ona się u nas sprawdzi. Jak będziemy to obrazować, wchodźcie na nasze Instagramy, tam na pewno coś się pojawi, więc to na pewno jak będzie nam kiełkowało i tak dalej, postaramy się Wam pokazać, a w szczególności mówię, jeszcze to nie jest pewne, zobaczymy jak będzie u nas z czasem, ale jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście zobaczyć, to może uda nam się jeszcze nagrać odcinek tutaj zniszczenia danego poletka, bo w sumie w tym roku to jest nasze takie pole próbne, gdzie spróbujemy sobie danej mieszanki, no i zobaczymy jak się tutaj, jak wyrosną nam tutaj chyba buraczki, nie jestem pewna. Idziemy zobaczyć, czy coś jeszcze tam w siewniku jest. Tak, skontrolujemy to, w sumie jeszcze mamy drugi worek w zapasie, wrzucony, tak wiecie, w zbiornik, także idziemy, skontrolujemy, zobaczymy, czy coś jest jeszcze. Zabezpieczenie. Nie opuściłeś siewnika. Trudno. Trzeba sobie jakoś radzić. O, jeszcze. Już się załatwiłam, ale to dobra. No
ja bym powiedziała, że na razie nam wystarczy, więc... Masz jakieś chusteczki? Mam. Wszędzie wszystko jest. Poratuj babę ze wsi, bo się już ufajtała. Otwieraj drzwi drugą ręką! Dobra, to teraz będziemy się ratować. Jeszcze powinnaś mieć butelkę z wodą, wtedy byłoby już... Są puste butelki. Do wyrzucenia. A, to w Holandii zostało. Woda. Dobra, w miarę lecie. Gdzie ty mi tu papierki rzucasz? Nie, reszty już są suche, wyschły, bo schowek jest schłodzony. Jedymy. A co ty robiłeś? A ja chciałam sobie snapa. Żartuję, TikToka nagrać. Przyłapałaś. Trzeba kierować, a nie, co ty wyprawiasz? To jest ciągnik, który sam jedzie, więc... W tamtym roku mieliśmy ściągnąć znaczniki, znaczy odczepić, ale jak zwykle nie było kiedy. Jedyny. Piszczy. Sprawdzę. Piszczy, nie że było, nie że coś się popsuło, tylko po prostu się zmało nasienia i dlatego piszczy. Żeby nie było. My jesteśmy pewnie takie prześwietlone. Nie, nie jest źle. Jeszcze nie jest źle. U nas w tym roku pojawią się niedługo nowe odmiany. Więc siewnik znowu się u nas pojawi. Dajcie znać, czy wy też stawiacie na nowe odmiany, czy zostajecie przy tych, co już macie. Tych sprawdzonych. Dokładnie. No i co? W sumie nic ciekawego się już chyba nie wydarzy, więc dawajcie znać, jak... Nie wiadomo. No zawsze coś się może wydarzyć, wiadomo, ale lepiej to zależy. To zależy od operatora. Czy ty mi coś chcesz? Nie, no śmiejąc się, śmiechem, żartem, ale teraz już przechodzimy do konkretów, więc nie chcemy już przenudzać. Życzymy wam miłego dzionka, miłej, udanej pracy, a my jeszcze troszkę popracujemy, zjedziemy na jakąś kolację do domku, więc żegnamy się z państwem serdecznie, siewniczek podnosimy. A nie będziemy dosypywać? Ale myślałam, że zakończymy teraz odcinek. No dobra, jak uważasz. Więc dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami. Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale, więc... Siewnik się już pożegnał. Tak, on się odezwał. Subskrybujcie nasz kanał. Lajkujcie, komentujcie. No, stara śpiewka oczywiście. Więc miło nam było, a teraz trzeba się żegnać. Miło było, ale się skończyło. No. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Obiecane. Lokowanie produktu. Otwieraj. Otwieram, o Jezu. O, łatwo poszło. Nie za ładnie. Naprawdę rewelacyjnie to wygląda. Dobra, syp. Nie ma czasu. Się nie mogę doczekać tego mikrofonu, jak tu przyjdzie, bo zawsze się tak męczy tym głosem. You hang on the rooftop by yourself.